Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD. Mateusz Kaniowski, MMA.pl, raz ze mną Kamil Czyżewski. Wygrałeś przez duszenie trójkątne rękoma. Gratuluję. Jak przebiegała walka do Ciebie? No, mówię, pierwsza runda bardzo trudna. Chciałem to boksersko rozegrać naprawdę. Ciosy mam mocne, te ręce silne, szybkie. No, ale zaskakiwał mnie, szczególnie tymi kopnięciami prostymi, gdzie parę razy ładnie przycelował, ale akurat na spiętej przeponie i to nie wchodziło. Ale zaskakiwał w stójce, dlatego ten instynkt zapaśniczo-parterowy przeważył szczególnie, że czułem się fizycznie silniejszy, więc to wykorzystałem. No widać było w drugiej rundzie, jak go baliłeś i wszystko już pod Twoją kontrolą. Tak, pierwsza runda trochę nie tak. Trochę za dużo kombinowałem, chciałem więcej pouderzać. Ładnie tam przyblokował mi ręce, próbował wychodzić. No i ta runda pierwsza taka sobie, ale w drugiej na samym początku mocne obalenie. Jego błąd, duszenie i tak się walka kończy. Wyjątkowo łatwo przyrzucić do pięcie trójkąta widziałem. A tak, ale... Był jego błąd? Jego błąd, przyłożył rękę, chociaż tam cały czas celował, bo chciał mi tą moją lewą rękę, którą biłem, blokować, wykręcać się, ale w tej sytuacji w półgardzie to był duży błąd, szczególnie z moimi silnymi rękoma. Nie mógł tego wygrać, nie mógł z tego wyjść. Czyli co, to była taka wymarzona walka? Nie, na pewno nie. Wymarzona walka to byłby nogą w stójce, ale w przyszłości obiecuję, że ta stójka będzie dużo lepsza i będę rozgrywał te walki w stójce. Dalej dla PL MMA? Nie wykluczam innych organizacji, wiesz, jestem na takim etapie kariery, że się bierze walki z marszu. Kto proponuje, tam się jedzie. Nie ma wybierania, nie ma decydowania. Trafiło się na PL MMA, gdyż cały nasz team tu przyjechał. Nie mogło mnie tu zabraknąć, więc walczymy na PL MMA na razie. Kiedy powrót na matę? Najchętniej już, ale no dam sobie trochę odpoczynku, bo walczyłem ostatnio 3 tygodnie temu, walka 3-rundowa. Tutaj no może trochę łatwiej, ale i tak 2 zrzucania wagi pod rząd. Przyda się odpoczynek, choć na pewno będzie trudno, gdyż wydaje mi się, że jestem mega presuśny, bez treningów nie mogę żyć, więc lecę na matę, kiedy tylko mogę, kiedy czas pozwala, jestem, trenuję. No to kocham. Dzięki wielkie i gratuluję. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.